spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w 10. rocznicę tragicznej śmierci Edwarda Żyntary. Już od dawna chodził za nami taki pomysł, żeby nasz zespół teatralny, aktorski mógł się spotkać na scenie i to stało się właśnie dzisiaj. Cała nasza obsada w zasadzie aktorska wystąpiła na scenie, bądź to jako aktorzy śpiewający, bądź, co jeszcze bardziej interesujące, osoby, które stworzyły zespół muzyczny. Cieszymy się, że właśnie w ten sposób mogliśmy uczcić 10. rocznicę śmierci Edwarda Żyntary. Proszę Państwa, tej muzyki jak opowieści o najważniejszych sprawach ludzkich, o nieubłaganym poczuciu przemijania czasu, który łapczywie próbujemy jak dzieci łapać w siatkę na motyle. Czynimy ten trud dzień po dniu, nieustępliwie i nie bez nadziei. Edward Żyntara, aktor, miał w sobie fenomenalną zdolność imitowania i przeżywania stanów emocjonalnych bliskich sytuacjom krawędziowym. Takich, w których siebie samych poznajemy najlepiej. I to, co w nim było z upływem czasu najbardziej cenne, to umiejętność pozostawania wiernemu samemu sobie. Takim, jakim się jest w największym ludzkim osamotnieniu. Nadzieję, że to wydarzenie zostanie z nami na długo. Co więcej, jest to część premiery, którą właśnie teraz przygotowujemy. Po końcem czerwca większość tych utworów, która została dzisiaj zaprezentowana, będzie stanowiła część spektaklu pod tytułem Radio Selski. Już teraz serdecznie zapraszamy na koniec czerwca.